Cześć, witam w kolejnym odcinku BBP Smakuje. Dziś Lay's Pizza Hut Margarita i Subway Teriyaki Sos. To już kolejna edycja limitowana chipsów Lay's. W tamtym roku była edycja limitowana smaku kurczaka KFC. Teraz kolejne dwie restauracje, choć KFC też pojawiło się w tym roku po raz kolejny. Tym razem smak Lay'sów inspirowany pizzą Hut i taką klasyczną pizzą margaritą oraz Subway o smaku teriyaki sos. O smaku jakiejś takiej kanapki z sosem teriyaki. Właśnie przypominam sobie, żeby to był jakiś taki charakterystyczny smak restauracji Subway. No ale na takie smaki się zdecydowano. No i nie spodziewam się, że one w ogóle czymkolwiek będą wyjątkowym smakować. No bo to po raz kolejny jest mydlenie oczu, edycja limitowana i tak dalej. A to po prostu będą chipsy Lay's z jakimś lekkim posmakiem. Mam nadzieję, że w tym przypadku chociaż będą smakować pomidorami, jakąś bazylią czy oregano. A tutaj, że przynajmniej będą pikantne, takie są moje nadzieje, a jak będzie, to oczywiście się okaże. Więc na początek pierwszy ze smaków, czyli Lay's Pizza Hut Margarita Flavor. Tak są jak trochę takie paprykowe Lay'sy, bym powiedział. I tak mniej więcej wyglądają, bo one są z lekka pomarańczowo, takie czerwone, zabarwione są zapewne czymś, albo są to po prostu pomidory, które są na pizzy. No ale tak jednoznacznie pizzą to one nie pachną. Są lekko słodkawe. Można tutaj wyczuć pomidory. Dlatego oczywiście jak każde Lay'sy są słone. No i właściwie tyle. Są lekko słodkawe, tak jak powiedziałem. I nie sądzę, żeby ta słodycz była z pomidorów, tylko raczej z imitacji sera, czyli serwatka w proszku prawdopodobnie. Są tu jakieś zioła, bo je widać, no ale jednak nie są wyczuwalne. Ale gdybym miał powiedzieć, czy te chipsy smakują pizzą, to na pewno nie. Smakują one raczej pomidorami z ziołami, może trochę, tak bym powiedział. Ale na pewno nie jednoznacznie pizzą. I chodzi o skład pierwszych chipsów. Na początek ziemniaki, oleje roślinne, kukurydziany, słonecznikowy i rzepakowy w zmiennych proporcjach, cukier, aromaty, zawierają mleko, sól, maślanka w proszku z mleka, pomidor w proszku, czosnek w proszku, pietruszka, regulatory kwasowości, kwas cytrynowy i kwas jabłkowy, barwniki, ekstrakt z papryki, czyli inaczej kapsorubina, to jest E160C, barwina pomarańczowo-czerwono. Drugi z barwników to anatobiksyna, czyli E160B. Jest to naturalny barwnik, który nadaje produktom spożywczym barwę żółto-czerwoną. I na składzie jest jeszcze oregano. Jeżeli chodzi o wartość odżywczą w 100 gramach produktu, czyli jest to trochę mniej niż całe to opakowanie, bo całe opakowanie to 140 gramów. W 100 gramach wartość energetyczna to 542 kalorie, tłuszcz 32 gramy, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 4,1. Węglowodany 54 gramy, w tym cukry 3 gramy, błonnik 4,4 grama, białko 6,4 grama i sól 1,1 grama. Więc pierwszy smak wypadł raczej przewidywalnie. Spodziewałem się, że raczej to pizzą nie będzie smakować. Czymś to smakuje, nie są to takie typowe chipsy solone, tylko mają lekki posmak pomidorów, może jakiś dziół, ale na pewno nie jest to taki ewidentny smak pizzy. Może drugi ze smaków będzie lepszy. Drugi ze smaków to Lay's Subway Teriyaki Sauce Flavor. Jakby trochę kurczakiem zajeżdżają, ale może to takie złudzenie. Tym razem te Lay'sy są karbowane. No i tutaj już całkowicie wyglądają jak takie solone, karbowane Lay'sy. Nic tu właściwie nie ma, żadnych barwników. Chyba jest czarny pieprz, bo są takie drobinki. I tyle właściwie. Smak jest nawet ciekawy, bo są dość pikantne i właśnie smakują takim orientalnym sosem z lekka, ale też trochę kurczakiem. Nie wiem czemu takie złudzenie, czyżby smak umami był tutaj, ale w przeciwieństwie do tych pierwszych, te mają z lekka jakiś unikatowy smak, to są takie właśnie lekko pikantne, lekko kwaśnawe też i lekko słodkawe. I na plus wychodzi, że są karbowane jakoś tak jakby fajnie i chrupały od tych pierwszych. Przynajmniej takie jest złudzenie. Więc tym razem ten drugi ze smaków jest z lekka unikatowy, ale dalej spodziewałem się, że będzie on trochę lepiej smakował. Może bardziej unikatowo. Jeżeli chodzi o skład drugich chipsów, na początek ziemniaki, oleje roślinne, kukurydziany, słonecznikowy i rzepakowy w zmiennych proporcjach, cukier, glukoza, sól, aromaty, cebula w proszku, czosnek w proszku, kwas cytrynowy, pieprz czarny i
pieprz kajen. Jeżeli chodzi o wartość odżywczą, w 100 gramach produktu jest to po raz kolejny trochę mniej niż całe to opakowanie, bo całe opakowanie to 130 gramów. W 100 gramach wartość energetyczna to 537 kalorii, tłuszcz 32 gramy, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 4 gramy, beglopotany 55 gramów, w tym cukry 4,2. Błonnik 4,2 g, białko 6,2 g i sól 1,2 g. Jeżeli chodzi o cenę tych produktów, te chipsy były dostępne w sieci Żabka, gdy je kupowałem, w dwóch różnych ofertach, dlatego cena podstawowa się trochę różni. Chipsy o smaku pizzy kosztowały 6,99, gdy kupiło się dwa, to wtedy cena spadała do 4,99. A te drugie o smaku Subway kosztowały 7,50, gdy kupiło się dwa, też cena spadała do 4,99. Jeżeli chodzi o te podstawowe ceny, czyli za jedno opakowanie, gdyby nie skorzystać z promocji, to jest bardzo wypurowana cena za opakowania 130-140 gramów. W tym drugim przypadku, gdy już kupi się dwa, to 4,99 to nawet jest dość znośna cena, no ale po raz kolejny jest to sieć Żabka. Choć później jeszcze widziałem je w innych sieciach, ale gdy kupowałem te chipsy, one były dostępne tylko w sieci Żabka, no i tam zawsze ta cena jest lekka wygórowana. A jeżeli chodzi o te smaki, no to nie spodziewałem się niczego, no bo po KFC miałem już jakieś tam uprzedzenie, nawet w ogóle zastanawiałem się, czy je kupować, ale myślę, to jedyna okazja spróbować dowieść tego, że edycja limitowana nie jest wcale edycją limitowaną, tylko że są to dobrze już znane chipsy, tyle że w nowym opakowaniu. I po części tak jest, bo przecież te pierwsze są o smaku takim pomidorowo-ziołowym, to takie chipsy przecież już wcześniej gdzieś występowały. Te drugie są z lekka może unikatowe, bo jest taki z lekka orientalny smak, trochę pikantny, więc może te drugie są z lekka unikatowe, ale na pewno gdy ktoś kupuje te chipsy, to spodziewa się, że to będzie jakiś wyjątkowy smak, skoro jest to edycja limitowana i to jeszcze ma być wzorowane na jakichś daniach z popularnych sieciowych restauracji. Tak w ogóle nie jest. Gdy się kupuje te chipsy o smaku Pizza Hut Margherita, to spodziewałbym się, że będą pachnieć oregano, bazylią, bardziej pomidorami, że to na pewno będzie wyczuwalna pizza tutaj, a tutaj tej pizzy naprawdę ze świecą można szukać. No w drugim przypadku to właściwie nie wiadomo czego się spodziewać, bo namalowana jest tu niby kanapka, czyli ten sub taki z Subwaya z różnymi dodatkami, no a później napisane pod spodem jest, że jest to tylko sos teriyaki, więc takie pikantne chipsy też już gdzieś wcześniej występowały. Te orientalne też się czasem zdarzały, więc nie wiem do końca, czy to też jest aż tak bardzo unikatowy smak. Na pewno próbuje się znowu nabrać klientów tym, że jest to edycja limitowana i jeszcze do tego owzorowana na znanych restauracjach. A po raz kolejny wychodzi to, co mówię już od dawna, że jest to już dobrze znany produkt, tyle że w nowym opakowaniu i w zawyżonej cenie. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.